W poranku pani Małgorzata Czerwińska Buczek. Dzień dobry. Dzień dobry. A rozmawiamy o książce, która niedawno ukazała się nakładem wydawnictwa Bellona, Powstańcy 44, bohaterowie i świadkowie, rozmowy i relacje. Ja już teraz powiem, że mamy dla państwa egzemplarze tej książki. Proszę do nas pisać 71211 z hasłem książka. Koszt SMS-a to 1,23 zł 23 grosze. Książka, o której sama pani we wstępie do książki właśnie mówi, że wiązało się jej powstanie z bardzo dużymi, głębokimi emocjami także dla pani, że były to bardzo ważne spotkania. Wprost mówi pani o przyjaźniach, które. Przy okazji tych rozmów się nawiązały. Czy rzeczywiście tak mocno pani przeżyła spotkanie tych bohaterów swojej książki? Właściwie to w wielu przypadkach to najpierw były przyjaźnie, dopiero później był Pomysł, samo tak, napisania książki, w ogóle pomysł książki zrodził się w momencie, kiedy jeden z moich przyjaciół-powstańców odszedł. To była taka dość tragiczna sytuacja, ponieważ on całe swoje życie, po 40, 1944 roku spędził na Zachodzie. Wrócił do Polski, właściwie, żeby tutaj zakończyć życie. Nasza przyjaźń trwa bardzo krótko, ale chyba byłam jedną z niewielu osób, którym on powierzył swoje tajemnice, swoje opowieści właśnie dotyczące powstania. I jego właściwie ostatnie dni on się bardzo obawiał, że odejdzie. Nie ma w Polsce żadnych śladów odejdzie zapomniany. Ja wtedy obiecałam mu, że zrobię wszystko, żeby o nim nie zapomniano. Właściwie łatwo jest obiecać, ale w momencie, kiedy on odszedł, zaczęłam się zastanawiać, jak to zrobić. I wtedy właśnie też troszkę na prośbę moich innych przyjaciół-powstańców zaczęłam spisywać ich wspomnienia. To były czasem bardzo takie no, emocjonalne momenty, kiedy oni po 70 latach zaczynali wracać. Wielu z nich po raz pierwszy, jedna z moich bardzo zaprzyjaźnionych pań, pani Maria Pejzderska, powiedziała, że właściwie ona nigdy do tych dni nie wracała. Tak jakby rzuciła do szuflady te wspomnienia, zamknęła, kluczyk wyrzuciła i więcej nie chciała wracać. Nasze Rozmowy spowodowały, że, że znowu wróciła do tych dni. Dla mnie to były wyjątkowe rozmowy, bo no, właśnie, książka została napisana, a te przyjaźnie są chyba takie, no. Bardzo gorące i, i bardzo głębokie. Nic nie zmieniło w naszych relacjach, że książka wyszła, chyba, chyba nawet jeszcze bardziej te, te przyjaźnie są umocnione. Właściwie dzwonię do, do moich przyjaciół, odwiedzam ich no, w najróżniejszych sytuacjach staram się być dla nich wsparciem. To ja jeszcze zapytam właśnie o, o dobór y, rozmówców. Jak y część osób pani znała już wcześniej? Y tak, tak jak pani część mówiła. znałam wcześniej. Część y sama nawet. Się Cześć, do tak, ale to z bardzo często było tak, że ja byłam zaprzyjaźniona z kimś z powstańców i on mówił, wiesz, gdybyś mogła dotrzeć, zadzwonić, pewnie chętnie porozmawia. I okazywało się, że tak, że chętnie porozmawia, chętnie opowie, a historie no, niektórych z nich są naprawdę przepiękne i bardzo tragiczne. No właśnie, to co jest też ważne w pani książce, i pani to podkreśla, spotkała się pani, rozmawiała z osobami starszymi, 70 lat po powstaniu, ale tak naprawdę spotkała pani tych młodych ludzi, którzy wtedy poszli do powstania. Jakoś odżywały te momenty, kiedy podejmowali decyzje, tak, albo po prostu los ich rzucał. W ten wir historii tak, Gdzieś odży, odżyli ci młodzi ludzie sprzed 70 lat. Tak, to jest takie niesamowite, ale dla nich to właśnie były takie powroty do, do młodości, czasem do dzieciństwa. Zdarzyło się tak, że kiedy już książka się ukazała, i jedna właśnie z zaprzyjaźnionych pań. Zadzwoniła do mnie, żeby mi podziękować. Nawet zdziwiona, uważam, że to ja powinnam im podziękować za, za to, że obdarzyli mnie tak ogromnym zaufaniem. I wtedy usłyszałam, bo pozwoliłaś nam przeżyć drugą młodość, wrócić do tych. Do tych najpiękniejszych, mimo wszystko, najpiękniejszych, bo to była młodość, pomimo, że ta młodość no, w zupełnie innych warunkach ich pozbawiono tego szaleństwa młodości. Przecież oni wszyscy byli traktowani jak zwierzyna łowna, ale wcale nie, nie, nie znaczy to, że oni mieli takich potrzeb jak każdy młody człowiek, bez względu na to, w jakiej epoce, w jakim okresie się urodził. Oni przeżywali wielkie miłości, fascynacje, przyjaźnie. Takie przyjaźnie, które <laughs> przetrwały no, najcięższe próby, bo pani Basia Gancarczyk i pani Janka Jasiak przecież przeszły właściwie no, najgorsze, co człowiek może przejść. No. Upodlenie wyjątkowe. One były świadkami pacyfikacji szpitala na długiej. To, to jedno chyba z najtragiczniejszych zdarzeń w, poza wolą w historii powstania. To przyjaźń pomimo, że mieszkają daleko, są już takimi, trwa do dnia dzisiejszego. Myślę, bo pisze pani, o tym wspominają też bohaterowie, że no jakoś trzymają się razem często tak. bardzo. Tak jak byli razem w różnych zgrupowaniach powstańczych, tak nadal gdzieś te związki. Tak. Tak, tak. Szczególnie w okresie właśnie, bo oni no, mieszkają też w różnych stronach Polski, szczególnie w okresie no, obchodów. Teraz ten w zeszłym roku była 70 rocznica, więc bardzo wielu z nich, pomimo złego stanu zdrowia, przyjeżdżali do, do Warszawy. I to chyba jest o tyle ważne, że. No niestety oni odchodzą taka kolej rzeczy i, i y, ja pamiętam te fantastyczne spotkania, szczególnie y, moich przyjaciół z batalionu Gustaw Harnaś. Y, takie y, bardzo rodzinne spotkanie. Y, no i niestety jeden z nich y, krótko właściwie po, po obchodach. Odszedł profesor Kazimierz Radwański, przepiękna postać. Człowiek, który bardzo mało chciał mówić o, o samym swoim udziale w powstaniu. Zresztą oni wszyscy uważają, że nikt z nich nie był bohaterem, Aha. że tak się złożyło. No, była, była okupacja, było powstanie, trzeba było walczyć, a, a to nie było bohaterstwo. Mówi pani, że wielu z nich tak naprawdę przez te 70 lat nie wracało, jakoś przynajmniej nie wypowiadało tych wspomnień. A jak oni reagują, bo obserwujemy od jakiegoś czasu, myślę, taki wzrost zainteresowania powstaniem. Powstanie bardzo jest obecne w naszej kulturze popularnej. Młodzi ludzie bardzo się fascynują historią powstania warszawskiego, postaciami powstańców. Jak oni teraz to odbierają? Czy oni też coś takiego zauważają? E tak, pierwsza rzecz to faktycznie młodzi ludzie coraz bardziej interesują się powstaniem. Ja na co dzień jestem przewodnikiem, wolontariuszem w Muzeum Powstania Warszawskiego, więc na co dzień mam kontakt z młodymi ludźmi, którzy no, bardzo chętnie przychodzą, słuchają. Myślę, że dla samych powstańców jest to bardzo ważne. Ważne, bo przecież długie lata to było tak, że robiło się wszystko, żeby o tym zapomnieć, żeby wymazać. I to też jest powód, że oni nie mówili. Oni chcieli chronić własne rodziny, najbliższych. Lepiej było, im mniej wiemy, tym jesteśmy bezpieczniejsi. I dzisiaj trudno im się czasem jest przekonać, że to się zmieniło, że trzeba. Bez względu na to, jak kto ocenia sam wybuch powstania, to nikt nie ma chyba osoby, która by kwestionowała ich ogromny heroizm. I te postaci przybliża pani książka. Powstańcy 44, bohaterowie, świadkowie rozmowy i relacje. Jeszcze raz serdecznie państwu polecamy. Autorka książki, pani Małgorzata Czerwińska-Buczek, była naszym gościem w poranku dwójki. Bardzo dziękuję. Dziękuję również.